Serdecznie Państwa witam na dziewiątej części serii Czy Bóg zachowa swoich? Czy Bóg zachowa swoich? Dzisiejszy temat to bezpieczny dzięki modlitwie Chrystusa. Każde prawdziwe dziecko Boże ma to do siebie, że w momencie, gdy się nawróci, to momentalnie Pan Jezus Chrystus staje się jego orędownikiem. Czyli przed tronem Bożym Pan Jezus wstawia się za takim wierzącym. Oręduje za nim cały czas. I mamy to wyraźnie podkreślone w Słowie Bożym, że jest między Ojcem i Synem jedność. Jest jedność, o której już wspominaliśmy przy okazji omawiania Ewangelii Jana, 10 rozdział. Tam Pan Jezus powiedział: ja i Ojciec jedno jesteśmy. I co do zasady, jest to bardzo ważne, żeby pamiętać, że Jezus jest odwiecznym Synem Bożym. Nigdy nie było w historii takiego czasu, w którym Ojciec nie był Ojcem, a Syn nie był Synem. Jezus jest odwiecznym Synem Bożym i między Nim a Ojcem jest jedność. I jeżeli teraz mamy tą świadomość, to wiemy też, że modlitwy Pana Jezusa Chrystusa, orędującego za każdym wierzącym chrześcijaninem, są skuteczne przed Bożym tronem. W wielu miejscach w Piśmie Świętym wspaniale uwidoczniona jest zupełna jedność Syna Bożego z Jego Ojcem Niebieskim. Zawsze celem i wolą Chrystusa, jak wykazuje w wielu miejscach Pismo Święte, była pełna harmonia z celem i wolą Bożą. Nigdy nie da się dostrzec choćby cienia różnicy. Pragnieniem Pana Jezusa była zawsze wola Ojca. To mówił też: bądź wola Twoja, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Gdy Pan Jezus modlił się do Boga, to prosił: niech ominie mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. I we wspaniałej arcykapłańskiej modlitwie Chrystusa, tak nazywanej modlitwie zależności opisanej w 17 rozdziale Ewangelii Jana, zachęcam do przeczytania całego 17 rozdziału Ewangelii Jana. I tej modlitwie z Jana 17 jest to bardzo mocno widoczne, że Pan Jezus zawsze chciał spełniać wolę Ojca. W żadnym innym fragmencie Pisma nie znajdujemy tak jasno i dobitnie podkreślonej jedności w celu jednej jedności między Ojcem a Synem, między Synem a Ojcem, między Chrystusem i Jego Ojcem. Ciężarem modlitwy tej z 17 rozdziału Jana nie było nadchodzące cierpienie i agonia Chrystusa, lecz troska, aby Ojciec zachował tych, których mi dałeś. Czyli Pan Jezus, modląc się, modlił się o chrześcijan, których otrzymał od Ojca. Tych, których mi dałeś. Czyli Jego umiłowanych uczniów. Pan Jezus prosi, aby ci Jego umiłowani uczniowie byli zachowani. Czyli ten temat, o którym dzisiaj mówimy. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne. I o to modli się Pan Jezus.
Więc bezpieczny jest każdy wierzący dzięki modlitwie Chrystusa. Skoro Pan Jezus Chrystus się modli o wierzących, to nie ma możliwości, żadnej możliwości, aby którykolwiek z chrześcijan stał się zatracony. To jest po prostu niemożliwe. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony dzięki modlitwie Chrystusa. I Jego umiłowani, umiłowani Chrystusa są w pełni bezpieczni. Prosi On, aby byli zachowani, zachowani od złego, aby oglądali chwałę Jego, aby byli doskonali w jedności. Te wyraźne życzenia Pana Jezusa są zgodne z wolą Ojca i dzięki temu, że są zgodne z wolą Ojca, będą na pewno spełnione. Stąd bezpieczny każdy chrześcijanin jest dzięki modlitwie Chrystusa. I kilka takich fragmentów z tej modlitwy z 17 rozdziału Jana, chociaż zachęcam, żebyście przeczytali całość samodzielnie. To jest Ewangelia Jana, 17 rozdział, od 11 werset. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę. Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. Widzimy tu wyraźnie, że Pan Jezus Chrystus modli się, żeby zachowani byli chrześcijanie. Zachowaj, Ojcze Święty, zachowaj je w imieniu Twoim, któreś mi dał, aby byli jedno jako i my. Więc to są wyraźne, przykładowe słowa wstawiania się Pana Jezusa Chrystusa za każdym prawdziwym wierzącym. Ale to też jest dla nas gwarancja, że możemy być bezpieczni dzięki modlitwie Chrystusa, bo raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I kolejne miejsce z tejże modlitwy. 15 werset. Nie proszę, abyś ich wziął ze świata, lecz abyś ich zachował od złego. Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował ode złego. I 24 werset. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Jednoznacznie widać, że Pan Jezus wstawia się za wierzącymi. Nie proszę, abyś je wziął z świata, ale abyś je zachował od złego. Ojcze, któreś mi dał, chcę, aby gdzie mi ja jest i oni byli ze mną, aby oglądali chwałę moją, którąś mi dał, albo wiemeś mię umiłował przed założeniem świata. I to są bardzo dobitne słowa. Pan Jezus Chrystus stawia się za wierzącymi i to powoduje, że mamy pewność, gwarancję, że nikt z zbawionych nie będzie nigdy potępiony. Raz zbawiony, na zawsze zbawiony. I niewłaściwe i bezpodstawne jest zgadywanie, dochodzenie, czy każda modlitwa Syna Bożego została wysłuchana. Oczywiście, że została wysłuchana każda. Czy jest jakakolwiek prośba wypowiedziana z ust Pana Jezusa, której Ojciec musiałby odmówić? Nie ma takiej modlitwy. Więc jeśli nie ma takiej modlitwy, to wiemy to, że jesteśmy bezpieczni raz na zawsze, skoro Pan Jezus Chrystus się wstawia za nami. I nawet jak Piotr upadł, jak Piotr zaparł się Pana Jezusa, to Pan Jezus w tej sprawie wyraźnie oznajmił, lecz ja prosiłem o Ciebie. I to jest bardzo ważne. I na tej podstawie, że Pan Jezus prosił jeszcze zanim Piotr upadł, bo Pan Jezus przecież wie z wyprzedzeniem, co nas czeka, bo On wie wszystko, to skoro On już przed naszym upadkiem się wstawia za nami, to możemy być pewni, że tak jak Piotr wstał,
podniósł się, mimo że się zaparł Pana Jezusa, to podniósł się i przyszedł ze swoimi grzechami do Pana Jezusa. Jest to bardzo ważne, żebyśmy brali z tego wzór. Jeśli nam się zdarzy upaść, to możemy w każdej chwili przyjść do Pana Jezusa, a to oznacza, że powinniśmy przyjść natychmiast, jak sobie ten grzech uświadomimy, żeby nie było zwlekania niepotrzebnego. I syn w relacji z ojcem nigdy nie pytał o to, co nie było zgodne z zamiarem ojca. Nigdy nie prosił ojca o coś, co jest niezgodne z zamiarami ojca. Prośby, jakie Pan Jezus Chrystus wyrażał, zawsze odzwierciedlały niewyrażoną wolę ojca, bo on przecież zna serce ojca i wie doskonale, jakie są życzenia ojca. Tak więc, kiedy nasz najdroższy Pan Jezus Chrystus usilnie prosił o zachowanie swoich uczniów, na przykład tych 11, to wiemy, że spotkał się z pozytywną odpowiedzią, gdyż było to zgodne z zamysłem woli Ojca. Ale Pan nasz nie miał na myśli tylko swoich obecnych wtedy uczniów, bo powiedział wyraźnie w 20 i 21 wersecie: a nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Nie tylko za tymi proszę, lecz i za onymi, którzy przez słowo ich uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli. Jana 17, 20-21. Wyraźnie widzimy, że Pan Jezus Chrystus modlił się również za chrześcijan obecnego czasu. I to jest bardzo pocieszające i upewniające nas, że zbawienie jest nieutracalne, skoro sam Pan Jezus Chrystus o zachowanie nas się modlił. I modli. I będzie się modlił. I tu są nasze imiona wypowiedziane w modlitwie pańskiej. Treścią tej modlitwy było, abyśmy byli zachowani, bezpieczni, pewni, wiecznie. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Również dzięki temu, że Pan Jezus Chrystus modli się za nami i nie ma żadnego tutaj powodu do lęku, gdyż Pan Jezus Chrystus jest naszym orędownikiem, każdego, kto uwierzył w Pana Jezusa. Jeśli jeszcze nie uwierzyłeś w Pana Jezusa, to jak najszybciej uwierz w Pana Jezusa, wyznaj Mu swoje grzechy, stań się po prostu Jego tutaj wyznawcą, nie tylko z nazwy, ale też takim, który naprawdę zna i kocha Pana Jezusa. Takim, który wie, że grzechy ma odpuszczone przez doskonałą ofiarę Pana Jezusa Chrystusa. Na podstawie tej doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa, Pan Jezus Chrystus stał się zastępcą każdego wierzącego Mu człowieka. Jeżeli ktoś wierzy w Pana Jezusa, to wtedy wszystkie grzechy takiej osoby zostały przypisane Chrystusowi, a świętość, sprawiedliwość, usprawiedliwienie od Pana Jezusa Chrystusa jest przypisane takiej osobie. Cała świętość i sprawiedliwość Chrystusa jest przypisana człowiekowi, który uwierzył w Chrystusa. Uwierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że rozumiemy teraz wszyscy, że każdy, kto uwierzył w Pana Jezusa, jest zbawiony raz na zawsze i że bezpieczny jest dzięki modlitwie Chrystusa za każdego wierzącego. Więc zachęcam do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz wysłać do mnie SMS-a. Chętnie Ci bezpłatny egzemplarz prześlę. W SMS-ie możesz napisać, jak mam Ci go przesłać.
Podaję adres, czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Telefon do wysłania SMS-a 739 089 i 088, tak? Czyli 739 089 088. Albo e-mail czytaj.biblie@onet.pl. czytaj.biblie@onet.pl. Z Bogiem. Pozdrawiam serdecznie.